W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, jak wygląda Target. Jak nie znacie sklepu Target, to Target jest trochę jak Walmart. Założę swoją kamerę tutaj i pokażę wam, jak wygląda Target. To zaczynamy. Target jest trochę jak Walmart, tylko że różnica jest taka, że Walmart jest bardzo paskudne, tak super gross. I Target jest tak almost gross, jest takie prawie paskudne. Nie wiem, czy wiecie, że Target znaczy tarcza. Tylko, że po polsku słowo tarcza znaczy shield i target. Target jest coś, w co strzelasz i shield się za tym chowasz. Tutaj macie Starbucks, taki brzydki, taki chujowy Starbucks, ale oczywiście Starbucks jest Starbucks, każdy chce tam iść, to jest bardzo amerykańskie. Ta koszulka pisze Feliz Navidad, znaczy, nie wiem, Wesołych Świąt po hiszpańsku. Tak dużo ludzi mówi po hiszpańsku w Stanach, że mają te koszulki tutaj. Tutaj macie jakieś takie różne manekiny, też takie trochę grubsze manekiny. To było ciekawe w tym miejscu, że mają nie tylko szczupłe manekiny, ale też takie przy kości. O, zobacz na tą dziewczynę, ona jest taka cool, bo ona lubi football. Tak, hey fellas, look at me. I'm like one of the guys, because I like football. I to jest właśnie ciekawe, że jak chodziłem po Target, dopiero później to zauważyłem, że mają manekiny kobiet i często mają nie tylko szczupłe, ale takie grubsze kobiety, tak jak, o, albo nawet zdjęcia, tak jak widzicie tutaj, to są kobiety, które są powiedzmy nietradycjonalnie ładne, albo na przykład ta dziewczyna, ona jest taka alkoholiczką, czy on tak pije bardzo dużo piwa i ma taki ogromny brzuch. Nie wiem, czemu oni to promują w Target, że mają ubrania dla kobiet, które mają naprawdę poważny problem z alkoholem i tylko piją piwo oczywiście, dlatego ona miała taki bęben, tak się mówi, bęben. Ale to, co jest ciekawe, jest, że jak patrzysz na te manekiny facetów, to wszystkie manekiny, wszystkie zdjęcia, ci faceci są szczupli, są fit, i w ogóle nie widziałem żadnych grubych manekinów, ale dla kobiet to tak, widzicie, tutaj są zdjęcia takich większych kobiet, manekiny większych kobiet, jak pomyślałem, hej, czemu te manekiny dla facetów są takie fit i ładne i mają dobry kształt? Przecież my też chcemy być grubi, okej? Okay? To nie jest fair, że kobiety mają grube manekiny i grube zdjęcia, a my nie? Że co, jest dla nas gorzej, że musimy być sexy i fit cały czas? Nie wiem, czy widzicie, że to są spodnie za $20. To jest typowa cena spodni. W Polsce spodnie kosztują tak 500 zł albo coś takiego. Nie wiem, co się tam dzieje w Polsce. Czemu spodnie są takie drogie? Ale tak jak mówiłem, że okej, okay, ja chcę promować to, że niektórzy ludzie są więksi. Okej, that's cool, żaden problem. Oczywiście niektórzy ludzie są więksi i powinniśmy mieć ubrania dla nich i powinniśmy, wiesz, mieć jakąś reprezentację, a czemu tylko kobiety to mają? My też jesteśmy grubi, my chcemy być grubi, my chcemy żeby społeczeństwo świętował naszą grubość i żeby były tacy. Ja chcę zobaczyć takiego Andrzeja, ale ja chcę zobaczyć takiego manekina, że on jest taki Andrzej, taki facet z Polski, który ma 59 lat, ma taki ogromny brzuch, tak jak, o, a, zobacz, jaką czapkę ma, o, m'lady, o, tak jak the incels, get it? M'lady, bo oni lubią te czapki, ale okej, nieważne. I ten manekin by nosił tak jak skarpetki z sandałami i mimo to, że nie ma twarzy, to by miał takie grube wąsy, takie typowe andrzejowskie wąsy. To ja chcę zobaczyć takie manekiny. Czemu nie? I mimo to, że oni nie mają... O, patrz na tą czapkę. O, m'lady. That's extra incel style. Szkoda, że nie miałem taki samurai sword. You know, those loser guys. Oni lubią te czapki samurai swords. I nie wiem, czemu takie coś istnieje, ale okej, whatever. Tutaj chciałem pokazać, że te jeansy są zrobione przez Levi's. I też są ogólnie, jest tutaj Levi's i Wrangler, albo sorry, Levi's i Wrangler, albo ja nie wiem, jak to się mówi w polsku, come on, na pewno nikt tak nie mówi. Levi's, no way, no way, że ktoś w Polsce mówi na Levi's, Levi's, to jest niemożliwe. Zobacz, to kosztuje tak $20 takie spodnie.
czemu w Polsce Levi's kosztuje tak 1000 zł za jedną nogawkę? Że jak chcesz całe spodnie, to kosztuje 2000 zł. Czy wy myślicie, że Levi's jest cool? Czy wy myślicie, że Wrangler jest cool? W Stanach Levi's i Wrangler to są jakieś spodnie dla starszych ludzi, dla twojej mamy albo dla twojego taty, który jest taki bardzo not cool, to oni noszą Levi's i Wrangler. Nikt nie myśli, że Levi's i Wrangler jest jakaś fajna marka. Tutaj macie jakiś Darth Vader, Merry Christmas, ho, ho, ho. Ja nie wiem, czemu tworzą takie głupie rzeczy. Tylko Amerykanie by kupowali takie gówno, takie głupstwo i po prostu by nosili jeden raz i potem wywalą do śmieci. A czy wy myślicie, że Levi's jest cool? Czy wydajecie tak jak 1000 zł za sam rozporek z Levi's, że trzeba kupić te spodnie osobno, że to jest jak, to nie jest, że kupujesz, w Polsce nie możesz kupić jedną parę spodni, musisz zapłacić za kieszenie i potem za rozporek, za jedną nogawkę, to razem wychodzi tak 5000 zł za jakiś Levi's, który w Stanach kupisz za 20-30 dolarów, może 40, a w Polsce czemu to jest taki drogi? I potem wy to kupujecie i myślicie tak, popatrz na mnie, jestem taki cool teraz, bo mam Levi'sy, albo whatever, nie wiem jak tam mówicie. Mam nadzieję, że nikt nie mówi Levi's, okej? Okay? Jak ja się dowiem, że ktoś tak poważnie uważa, że Levi's się nazywa Levi's, to chyba włożę strzelbę do buzi, jakiś shotgun i użyję ten duży palec moich nóg, żeby wystrzelić swój mózg, bo to jest niemożliwe, że ktoś naprawdę by myślał, że to się nazywa Levi's. To jest ridiculous. To jest, no wiesz co, ja nawet nie będę o tym już gadał, bo to jest takie głupie, że jest nie do pomyślenia, że ktoś naprawdę pyta. Ja nie wierzę, że ktoś myśli, że Levi's się mówi Levi's, ale okej, okay, whatever. Ale wracając do tych grubych manekinów, to jest ciekawy temat, bo myślę, że w Polsce ogólnie dziewczyny wyglądają dużo lepiej niż faceci. I myślę, że w Stanach, może jest na odwrót, nie zawsze oczywiście, ale mi się wydaje, że w Stanach jest bardziej tak jak jesteś grubą dziewczyną, to jest tak jak you go queen, albo coś takiego. Okej, okay, może zacznę od tego, że w Stanach każdy jest gruby. To jest normalne, że ludzie po prostu są grubi. Jak ktoś nie jest gruby, to jest tak jak wow, on jest najbardziej seksownym człowiekiem na świecie, bo po prostu nie jest gruby, tak jak prawie każdy w Stanach. To jak widzisz młodą dziewczynę, która jest szczupła i tak dobrze wygląda, to tak rzadko się zdarza, że dużo facetów za nią leci, bo oczywiście nie chcą być jakąś młodą dziewczyną, która ma 25 lat, a waży tak, ja nie wiem, 120 kilo albo coś takiego. I przez to, że jest tak dużo grubych ludzi, grubych dziewczyn, i okej, okay, nie piszcie mi takich rzeczy, że tak każdy może być ładny, nawet ktoś, kto jest grubszy. Okej, okay, cool, ja, co do mnie obchodzi? Nie wiem, czemu muszę to tłumaczyć, ale większość ludzi na świecie uważa, że ktoś, kto jest szczupły, jest bardziej atrakcyjny niż ktoś, kto jest gruby, albo otyły, okej? Okay? Ja nie mówię o kimś, kto po prostu, wiesz, ma trochę więcej mięsa na kości. Hej, okej, okay. To jest normalne, oczywiście, że tak. Wiesz, nikt nie ma zero tłuszczu, mi nie o to chodzi. O tym nie gadam, wiesz, jak masz trochę mięsa, that's okej. Okay. Myślę, że często dziewczyny lepiej wyglądają, jak nie są takie bardzo chude, mają trochę tłuszczu, more cushion for the pushing, huh? Ale o tym nie mówię, ja mówię o tych takich naprawdę dużych dziewczyn, okej? Okay? I prawda jest taka, że większość facetów nie chce być taką dziewczyną, okej? Okay? Może niektórzy, może jakiś 1% facetów lubi takie większe, grubsze, otyłe kobiety, okej? Okay, wszystko jest możliwe, ale większość nie chce grubszą dziewczynę. I przez to, że jest tak dużo grubych ludzi i grubych dziewczyn w Stanach, to wiesz, to jest tylko moja teoria. Może się mylę, ale mi się tak wydaje. Przez to, że jest tak dużo grubych, otyłych, okej? Okay? Nie tylko grubych, bo gruby jest tak jak, no jest fat, ale otyły to jest obese. I jest duża różnica między gruby i otyły. I jest tak dużo otyłych dziewczyn, młodych dziewczyn w Stanach, że młodzi faceci mają gorszy wybór przez to,
że jest taki, mają gorszy wybór ładnych dziewczyn, szczupłych dziewczyn, albo dziewczyny, które dbają o siebie i przez to ci faceci muszą bardziej się starać i oni po prostu chodzą na siłownię i wiesz, jest taka większa presja, że musisz być po prostu ładny i seksowny i dobrze wyglądać, żeby zdobyć jakąś taką zwykłą dziewczynę. Ale w Polsce jest na odwrót, tak mi się wydaje, że w Polsce dziewczyny ogólnie, młode dziewczyny są naprawdę ładne, dbają o siebie. Okej, tak powiem, że dbają o siebie, że nie są otyłe przeważnie. Okej, jak jesz zdrowe rzeczy, jak dbasz o siebie, to od razu lepiej wyglądasz. Masz lepszą skórę, włosy, twoja waga i tak dalej, okej? To nie tylko chodzi o wadze i otyłość, ale ogólnie, jak bardziej o siebie dbasz, lepiej wyglądasz, ogólnie. I Polki ogólnie lepiej wyglądają, bo bardziej o sobie dbają. Ogólnie, mówię tutaj bardzo ogólnie, ale faceci w Polsce, nie wiem co, że tak ich to nic nie obchodzi? Tak często Polacy wyglądają okropnie, że to jest tak na odwrót, że w Stanach mi się wydaje, że często faceci bardziej się starają, bo muszą się starać, żeby zdobyć dziewczynę, to lepiej wyglądają, a też oczywiście jest dużo otyłych facetów, ale jest naprawdę bardzo dużo facetów, którzy są fit. I tutaj jest taka olbrzymia torba jedzenia dla psów. Czy w Polsce te torby są takie duże? Ja nie wiem. Ja byłem zaskoczony, że w Polsce tak, że faceci nie chodzą na siłownię. W Stanach to jest normalne. Jak jesteś facetem, chodzisz na siłownię. Jak ja jestem z moimi kolegami i jak ja widzę, jak oni wyglądają, oni wszyscy chodzą na siłownię. Wiesz, są tacy napakowani, mają taki six-pack i ja tak myślę, o, ty, w porównaniu do nich, to ja wyglądam jak kawałek gówna. To myślę, że przez to, że jest tak dużo otyłych kobiet w Stanach, to faceci bardziej się starają, a w Polsce jest tak na odwrót, że tak faceci w ogóle sobie nie dbają, oni tak wyglądają, tak jakby wyszli ze śmietnika albo coś takiego, wszyscy mają takie grube brzuchy, bo tak chleją alkohol. Okej, nie żartuję, może nie chleją, ale po prostu piją dużo alkoholu, bo to jest część polskiej tradycji, albo wiesz, tak to jest w Polsce, że pijesz alkohol. Nawet jak jest ślub, jak jest wesele, to jest taka piosenka, oni śpiewają coś takiego, tak jak ej, niech ten, kto nie pije z nami, niech on uśnie pod stołem, albo coś takiego. Ja tak pomyślałem, wow, ty wiesz, że twój kraj ma problem z alkoholem, jak jest ślub i ta piosenka jest tak jak hej, jak ty kurwa z nami nie wypijesz, to ty jesteś gorszy i mam nadzieję, że uśniesz pod stołem, bo jak ty nie będziesz chlał z nami, tak jak jakiś poważny alkoholik, to zasługujesz na to. Tutaj jest taka zabawka dla kobiet, to jest taki, wiesz, na taki G-spot, tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest taki, wiesz, sexy time stimulator, tutaj jest chyba jakiś butt plug, tak mi się wydaje przynajmniej, ja się nie znam w takich rzeczach, bo nie jestem zboczeńcem, ale tak myślę, że to jest dla kobiet, żeby używać w łóżku. A to jest taki kubek, jak lubisz kubki i tak zawsze chcesz mieć kubek ze sobą, to możesz tak zapiąć sobie na spodnie i tak chodzić z tym kubkiem, tak jak hey everybody, patrzcie na mój kubek. Tutaj jest jakiś coolery. Wiem, że w Polsce mówicie, że to jest lodówka, to nie jest lodówka, okej? Okay? Sorry, nie wiem, jakie lodówki wy macie w Polsce, ale to nie jest lodówka, to jest coś zupełnie innego. To się nazywa cooler, albo jak Polacy w Stanach mówią cooler. Ej, no weź coolera, Andrzej. Tutaj mamy jakiś under the mistletoe, meet me under the mistletoe. Mistletoe to jest taki, ja nie wiem, taki jakiś liść albo coś i często ludzie się całują pod tym liściem, jak są święta. Czy wy macie takie coś w Polsce? Tylko, że mistletoe dla mnie głupio brzmi. Ha, mają też tequilę tutaj. Jakby to było Polska, to by było spirytus, albo wódka, albo coś takiego. Albo, o, to albo jakiś czajnik, to jest bardzo polskie. Nikt nie ma czajników w Stanach. Nawet nie mają tych takich nowoczesnych czajników. A, coś dla was. A, górki? Wy lubicie górki, am I right? A, co mówiłam o mistletoe, że mistletoe, jak ja słyszę mistletoe, o, tutaj macie dla tych basic bitches w Stanach, że kupują Starbucks codziennie. To mistletoe, ja myślę o Iron Man, tak sobie wyobrażam, że on tak wiesz, leci przez powietrze i potem ma takie palce u nóg, które wyszczeliwują takie missiles i to jest taki mistletoe, huh? Badumch, get it? Okej, to są skarpety, to jest bardzo popularne w Stanach. Czy ludzie mają takie skarpety w Polsce?
Czy tam wkładacie coś na święta? Tak sobie wyobrażam, że ktoś tak, no mamo, możemy sobie kupić taką skarpetę na święta? I tak, nie, mamy skarpetę w domu. I potem musisz używać twojego ojca starą, brudną, śmierdzącą, dziurawą skarpetę. Że tak, on tak znalazł to gdzieś na podłodze, tak pod wersalką i on tak, no kurwa, po co będziemy kupować jakieś skarpety? Jak mam skarpetę tutaj, weź tu używaj tą skarpetę. I to jest taka żółta. Ja nie wiem czemu, ale coś, on coś wylał na to, albo może nasikał na to i musi używać taką paskudną, starą skarpetę, zamiast kupować skarpetę. Prawdopodobnie tak jest, ja nie wiem. Tutaj macie wiatraki, to by było nielegalne w Polsce, bo ludzie się boją wiatru, to na pewno nie można sprzedawać wiatraków w sklepie, może na czarnym rynku, the black market, że jak chcesz sprzedać kogoś nerkę, to też możesz kupić wiatrak, bo inaczej jest bardzo trudno, żeby znaleźć wiatraki w Polsce, bo ludzie się boją wiatru. Okej, tutaj macie jakieś bardzo tanie i gówniane rowery. Nigdy nie kupujcie rowery w Target albo w Walmart, bo to jest taki crap, taki, wiesz, po prostu zrobione w Chinach, najtańsze, najgorsze rowery, które możecie kupić. I akurat ten Target jest mały. Jest, oczywiście jest dosyć duży, ale jest takie coś jak Super Target. I Super Target jest to, co widzicie, ale jeszcze do tego oni mają cały sklep spożywczy w tym Target. Ale ten nie jest Super Target, to tylko mają jakieś, nie wiem, Baby Yoda, dzidziusiowy Yoda, Yoda dzidziuś, jak to się mówi w polsku. Tutaj są jakieś Oreo, są jakieś różne smaki, Oreo, ja tak byłem zaskoczony, że w Polsce mówicie Oreo, tak ja nie wiedziałem, że tak zmieniliście to, że czy nikt was nie mówi, jak się mówi Levi's i Oreo? To jak mówicie na Starbucks, czy mówicie Starbucks, czy czemu, nie, chyba nie, to czemu wiecie jak mówić Starbucks, a nie wiecie jak mówić Oreo i Levi's? To zauważysz tutaj, że większość tego jedzenia to jest sama czekolada. Że tak, to jest jedzenie dla Amerykanów, tak hej, kup jakieś gówno i czekoladę i alkohol oczywiście. Tutaj mamy jakieś różne piwa, wina. A na Florydzie akurat można sprzedawać piwo i wino w normalnym sklepie, ale w niektórych stanach to tylko można kupić alkohol w taki liquor store, to znaczy taki sklep monopolowy, ale na Florydzie w normalnym sklepie można sprzedać piwo i wino, ale jak chcesz kupić mocny alkohol, to wtedy musisz pojechać do jakiegoś sklepu monopolowego i to się nazywa liquor store. Let's go down to the liquor store. I oczywiście też jest taki głupi żart, że ktoś tak mówi, hey, you want some liquor? I potem ktoś mówi, liquor, liquor, I don't even know her. Bo wiesz, tak jak liquor, lick her, get it? Lick her, tak I don't even know her. Okej, to jest bardzo głupi żart, bardzo stary żart. Ja, nikt się z tego nie śmieje, po prostu ludzie się śmieją z tego, że ten żart jest taki bardzo głupi. To może gdzieś to usłyszycie. Tutaj jest Ben & Jerry's, może znacie. Chyba w Polsce się nazywa Benjamin i Jerzy, albo coś takiego. Tak to przetłumaczyli, nie jestem pewny. Więcej gówna oczywiście, bo tak mówiłem, oni to nie, wiesz, mają część rzeczy, które są w lodówce, ale to nie jest dużo, a resztę to jest, zobacz, więcej czekolady. Ile tej czekolady jest? Czy oni potrzebują tyle czekolady? Czy oni nie są wystarczająco grubi, że oni muszą mieć mnóstwo... Zobacz, ile tego jest. Zobacz, ile tego jest. Że po prostu idziesz i sama czekolada, jakieś M&M's, różne smaki, oczywiście to jest caramel, karmelowe, są naprawdę dużo różnych. Ktoś mi powiedział, że w Polsce nie ma takich różnych M&M'sów, że nie wiem, tak jak tutaj w Stanach mamy tak 30 różnych M&M's, a w Polsce tak, nie wiem, co jeszcze, komunizm istnieje? Że w Polsce tylko macie czekoladowe M&M'sy i potem M&M'sy, które smakują jak kiełbasa albo coś takiego, tak, tylko to? Tylko macie dwie smaki? Tutaj macie caramel cashew, karmelowa kasia, no cashew, choć tu, okej, okay, ja nie wiem, żart jest głupi, beef jerky, a, też... Jakbyście chcieli wiedzieć, mieszanka studencka się nazywa Trail Mix. Trail Mix. The trail to jest szlak, bo to jesz jak chodzisz na szlaku. Mam nadzieję, że cię szlak nie trafi. Okej, okay, to jest okropny żart. Więcej beef jerky. Dajcie znać w komentarzach,
czy lubicie beef jerky, beef jerky, bo nie wiem jak to się mówi po polsku. Co tutaj jeszcze mamy? Jakiś crispy cocoa rice. A, tutaj macie te cereals. Serio? Cereal to jest płatki śniadaniowe. I jak byłem młodszy, to jadłem wszystkie te jakieś Cinnamon Toast Crunch, Lucky Charms, Trix, Cocoa Puffs, Frosted Flakes. A, to były te stare, dobre czasy, jak dzieci jedli prawie 100% cukier na śniadanie. O, to jest ich paskudny chleb w Stanach, jakiś, zobacz, healthy, jakiś hearty grain, healthy, nie jest healthy, to jest gówno, okej, okay? to jest paskudne. Zobacz, i to jest ich chleb, dla nich to jest normalny chleb. Oni uważają, że taki chleb to po prostu jest normalne, że oni nie wiedzą, nawet nie wiedzą, jaki dobry europejski chleb jest, że oni jedzą taki disgusting, toast chleb i uważają, ja, to jest w porządku, to jest dobry chleb. Ja będę karmił swoich dzieci takim chlebem i to będzie normalne, że tak nasze życie wygląda, że jak jemy chleb, to jemy to gówno. Tutaj macie mleko, takie olbrzymie oczywiście, a też tutaj macie oczywiście dużo wody i też mają aptekę, że nawet jest apteka w tym sklepie. I co tutaj jeszcze mają? Jakieś tampons. O, cool. Nie wiem, czemu to chciałem wam pokazać. Tak, wow, oni mają tampony w Stanach. Pewnie myślicie, że w Stanach to po prostu używają jakieś liście albo coś, że jeszcze tego nie wymyślili, ale nie, mają tampony, tak jak w Polsce. Tutaj jest jakiś beef broth. Wiem, że lubicie kiełbasę, to musiałem to wam pokazać. Beef broths. Broths to są bratwurst. Bratwurst. Ale też mówimy po angielsku bratwurst, brats. To są dilly bites, jakieś pocięte kawałki ogórków, że wiesz, w Stanach ludzie tak nawet kupują ogórki, które są pocięte w plasterki, w torebkach, bo by nie mogli sami wziąć ten ogórek i pociąć na plasterki, to ktoś musi to dla nich zrobić. Wiecie co, ja miałem takiego kolegę w Stanach i on nie wiedział, że ogórki konserwowe były zrobione z ogórków. Bo po angielsku ogórki są cucumbers, a ogórki konserwowe są pickles albo dill pickles. I on nie wiedział, że pickles były cucumbers. Ja powiedziałem, co? Czy ty żartujesz w tej chwili? On tak, nie, nie wiedziałem, to jest to samo? Ja powiedziałem, tak, to jest to samo, tylko w oczcie. Co ty myślałeś, że to było? I on tak, ja nie wiem, nigdy nie pomyślałem o tym. Ja tak, wow, Polacy naprawdę uwielbiają ogórki, a w Stanach to tak, nie tak bardzo. Okej, okay. Tutaj są jakieś noże. To jest bardzo normalne w Stanach, że są takie drewniane stojaki, ja nie wiem jak to nazwać, że tam, że ludzie mają te noże w takim drewnie, na blacie, ale w Polsce oczywiście nikt nie ma miejsca, bo te mieszkania są małe i nie wiem, czy ty masz noże w takim czymś u siebie w domu albo w mieszkaniu? Ludzie w Polsce, co, wy macie tylko jeden nóż albo coś takiego, że ten nóż był twojego dziadka? Jakiś przedwojenny nóż? No w tamtych czasach to wiedzieli jak robić noże, nie tak jak teraz. To jeszcze macie taki nóż przedwojenny, że twój dziadek musiał zakopać ten nóż, bo zabił jakichś nazistów tym nożem, potem schował to, zakopał i jak wojna się skończyła, to odkopał to i potem teraz do dzisiaj wy to używacie, macie jeden nóż w tej kuchni i oczywiście jak ty umrzesz, dasz swoim dzieciom i każdy musi się dzielić tym jednym nożem. Tutaj są jakieś sztuczne warzywa albo owoce, nie wiem, czy limonki i cytryny są owoce czy warzywa? Chyba owoce? Nie jestem pewny. To oni mają takie sztuczne, przez to, że ludzie w Stanach tak nawet nie wiedzą, że świeże owoce i warzywa istnieją, bo jedzą gówno tak naprawdę, to nigdy nie widzieli tego, to wiesz, oni pewnie by byli zdziwieni, oni kupują takie sztuczne i potem jak ktoś im przyniesie taką prawdziwą limonkę, to oni tak, wow, to jest, ha, czemu to nie jest zrobione z plastiku, co to jest? Czemu to jest takie miękkie? Coś to jest w środku, jakiś sok? Tak, oni tak nieświeżo jedzą w Stanach, że prawdopodobnie to by się zdarzyło. A zawsze się zastanawiałem, że jak jesteś na lotnisku, to wiem, że nie możesz mieć płynów ze sobą, jak przechodzisz przez ten security albo coś, ale co jakbyś miał
limonkę albo cytrynę ze sobą. Przecież tam jest płyn w środku tej limonki. Czy oni by ci pozwolili to przewieźć? Czy oni tak, nie, musisz to włożyć do plastikowej torebki, żeby pokazać osobno, że masz coś z płynem albo coś takiego? Tak, nie rozumiem. To jest kind of weird. Okej, okay, to chyba wszystko. Tutaj jest koniec. Tutaj ludzie płacą. Tacy typowi Amerykanie, if you know what I mean. I tutaj, yeah, to jest koniec. Ja nie wiem, co mogę wam jeszcze pokazać. Dzięki, że tutaj byłeś. Mam nadzieję, że ci się podoba. Sorry, że ten odcinek był taki głupi, że ja tylko gadałem głupoty cały czas. Hej, ja nie wiem, jak co tutaj robić, jak nagrywam te filmiki. Po prostu mówię cokolwiek chcę. I to jest już drugi raz, że to nagrywam, bo pierwszy raz mój mikrofon nie zadziałał. To jestem bardzo zły, że to nie działało. Ale proszę bardzo, a jak ci się podobał, daj znać. Jak ci się dzisiejszy odcinek nie podobał, to nie daj mi znać. Nawet nie pisz o tym w komentarzach. A po prostu idź do cholery jasnej, ok? That's right, I said it. Tutaj macie Starbucks. Ok, i zobacz, ile ludzi tam jest. Tak w chuj dużo ludzi, bo ludzie uwielbiają Starbucks. Ok, na razie, cześć.